Sponsorem kanału jest firma Sport Gang Sportswear, właściciel sklepu Sport Gang Shop, na którym z kodem rabatowym Czarny Sport otrzymacie 5% zniżki na cały asortyment w sklepie. Link w opisie. Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku kolejne rundy Speedway Grand Prix za nami. Lambert zwolnił mechanika. Mecz niby o nic i nic na torze, czyli włókniarz kontra Apator. Prezes Stali Gorzów apeluje o transfer medyczny. Nicky Pedersen ponownie zawieszony. Chaos przed zawodami drugiej ligi. Udało się zebrać prawie 9 milionów na leczenie Niny Słupskiej. Kacper Woryna zostaje we włókniarzu. Negocjacje Martina Waculika. Przepraszam Was wszystkich na początek, że tydzień temu nie było odcinka z serii Speedway News. Spowodowane było to tym, że jestem na wakacjach, a po drugie, co było większym problemem, jak to nad polskim morzem przeziębiłem się już w pierwszy dzień i po prostu nie byłbym w stanie takiego odcinka dla Was nagrać. Na szczęście wszystko jest już w porządku, dlatego zachęcam Was jeszcze do wpadnięcia na sklep Sport Gang Shop, a my lecimy z tym materiałem. Za nami kolejne dwie rundy Grand Prix. Po raz pierwszy w historii zawody tego cyklu zawitały do Lublina. Mijanek nie było tak dużo jak na przykład tydzień wcześniej we Wrocławiu. Mimo wszystko emocji nie zabrakło. Co ciekawe, przed tymi zawodami została sprowadzona plandeka z Wrocławia, gdyż prognozy pogody nie były dla Lublina korzystne. Lublin zrobił co mógł, by te zawody się odbyły i tak faktycznie się stało. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie wrocławska plandeka, prawdopodobnie żużla w Lublinie byśmy w ten weekend nie obejrzeli. Nawet słynne dziury z drugiego łuku, które były od zawsze na lubelskim torze, na czas zawodów zniknęły i nie dało się ich odczuć. Same zawody elektryzowały od początku i to nie tylko na torze. Do swojego pierwszego biegu wyjechał Robert Lambert, jednak jego maszyna defektuje kilkadziesiąt sekund przed startem. Gdy Lambo zjechał do boksu, by wymienić maszynę, okazało się, że mechanik nie uruchomił drugiego motocykla na czas, przez co Brytyjczyk nie zdążył z powrotem pojawić się na starcie i został wykluczony, co mocno zmniejszyło jego szanse na dobry występ w zawodach. Po zjechaniu do boksu Lambert bardzo wyraziście odepchnął swojego mechanika. Ten sam mechanik został zwolniony przez Roberta tuż po zakończeniu zawodów. Brytyjczyk odniósł się do tego w wywiadzie. Na przestrzeni ostatnich tygodni dochodziło do różnych nieporozumień. Doszliśmy do punktu, w którym wydarzyło się to, co widzieliśmy w piątek. Wiedzieliśmy, że w tej sytuacji musimy się rozstać, bo atmosfera zaczęła być toksyczna. To najlepsze rozwiązanie dla każdej strony. Pogłoski mówią, że Brytyjczyk rozstał się z mechanikiem w sposób skandaliczny, rzucając mu 200 zł na bilet na pociąg do domu. Czy tak faktycznie było? Tego nie wiemy. Co ciekawe, Lambo bardzo szybko znalazł zastępstwo, bo już na sobotnie zawody miał do dyspozycji Wojciecha Malaka, byłego mechanika Tomasza Goloba, który przyjechał z Bydgoszczy błyskawicznie. Wracając do samych zawodów, w tym dniu najlepszy okazał się być Bartosz Zmarzlik, który wygrał trzecią rundę z rzędu. Trzeba wspomnieć, że srebrny medal wywalczył jadący z dziką kartą w tych zawodach Dominik Kubera. Chcę zadedykować ten wynik zmarłej mamie, która gdzieś tam z góry nade mną czuwa, powiedział Dominik w wywiadzie. Na trzecim miejscu podium stanął Fredrik Lindgren. Drugi dzień zmagań i niby wszystko inne, a jednak takie podobne. W finale sobotnich zawodów pojawili się tacy sami zawodnicy, co w piątek. Tym razem zwyciężył Artiom Aguta, drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzeci po raz kolejny sensacyjnie był Dominik Kubera. Oczywiście gratulacje dla medalistów. Dzięki dobrym wynikom w poprzedni weekend to Bartosz Zmarzlik objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji cyklu. Polak ma na koncie 101 punktów, o jeden więcej niż ma Artiom. Zapowiada się wielka walka w następnych rundach pomiędzy tymi panami. Następna runda Grand Prix odbędzie się już w najbliższy weekend na torze w Marili. Czekamy z niecierpliwością, a biało-czerwonym życzymy powodzenia. W ostatnią niedzielę odbył się mecz pomiędzy włókniarzem Częstochowa a Apatorem Toruń. Mimo tego, że mecz nie miał jakiejś wielkiej wagi, to sam trener Piotr Świderski przyznawał, że zawsze jedzie się o coś. Dla sponsorów, dla kibiców, dla włókniarza. Mecz bardzo jednostronny, zakończony wysokim zwycięstwem gospodarzy, 58-32. Na torze tego dnia szaleli Kacper Woryna i Fredrik Lindgren. Kacper nie widział przed sobą rywala, a Fredka zapisał na swoim koncie 4 trójki i jedną jedynkę w biegu 15. Już po samym meczu Szwed przyznał, że w przyszłym roku chce reprezentować barwy Lwów. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie dalej będę jeździł we włókniarzu. Mam jeszcze ważny kontrakt. I to oczywiście jest prawda, jednak żeby Fredka mógł jeździć we włókniarzu na następny sezon, potrzebne jest nowe porozumienie finansowe, które zazwyczaj jest tylko formalnością. Pierwsza połowa sezonu nie była dla Szweda udana, jednak Fredrik, ostatnimi występami, bardzo pracuje sobie na to, by pozostać w klubie spod Jasnej Góry. Regularnie melduje się w finałach cyklu Grand Prix i do tego ostatnie 13 punktów musi robić wrażenie. Czy jednak Szwed przyłodzieje Kedar Lwów w następnym sezonie? Poczekamy, zobaczymy.
przerwie zapraszam Was na Instagrama Fani Czarnego Sportu. Relacje na bieżąco, zdjęcia z meczów, memy i ciekawe quizy. Zapraszam serdecznie. Nicky Pedersen ponownie zawieszony. Zgodnie z komunikatem GKS Rzetu, Nicky Pedersen nie może brać udziału w żadnych sesjach treningowych ani zawodach do 11 grudnia 2021 roku. Najwyższy organ odwoławczy w Duńskiej Federacji Motocyklowej, DMU, ukarał zawodnika cofnięciem licencji na 4 miesiące z powodu niesportowego zachowania podczas meczu w Danii. Przypomnę, że podczas wspomnianego meczu Nicky miał wejść na wieżyczkę sędziowską i zacząć kłócić się z sędzią. Taka jest oficjalna wersja. Duńczyk oczywiście może złożyć odwołanie od tej decyzji, ale nie wiadomo, czy Duńska Federacja Motocyklowa znów odwiesi wyrok. W takim przypadku szanse GKM-u Grudziądz na utrzymanie spadają do zera. Przypomnę, że 22 sierpnia GKM ma jechać ostatni mecz o utrzymanie z Włókniarzem Częstochowa, a bez Nickiego sytuacja Gołębi jest bardzo trudna. Jeśli faktycznie Duńczyk nie pojedzie w tym meczu, to cieszyć się za to mogą kibice Zielonej Góry, gdyż nawet w przypadku przegrania ich meczu we Wrocławiu, jeśli GKM przegra z Włókniarzem, oni będą mieli pewne utrzymanie. Inną sprawą jest, że wciąż wraca wątek odwiedzenia przez Nickiego hiszpańskiej ambasady w Kopenhadze. Mam tu na myśli sytuację, gdzie Pedersen przestałby być Duńczykiem, przynajmniej na papierze, stałby się Hiszpanem i tak ominąłby zawieszenie licencji. Jak potoczy się sprawa Nickiego Pedersena? Zobaczymy w nadchodzących dniach. Prezes Stali Gorzów Marek Grzyb apeluje o transfer medyczny. Jak wiemy, Stal Gorzów nie ma łatwego okresu. 5 kontuzji zawodników z głównego składu. To zupełnie pokrzyżowało plany stalowców. Do dyspozycji w Gorzowie z głównego składu zostali tak naprawdę Bartosz Zmarzlik, Anders Thompson oraz Rafał Karczmarz. W związku z tym pan Marek Grzyb w wywiadzie dla Żużlowego Przeglądu Sportowego apeluje do władz Ekstraligi o możliwość medycznego transferu. Rzecz jasna, taka sytuacja nie spotyka tylko Stal Gorzów. Taki jest niestety Żużel. To jest dla mnie oczywiste i zrozumiałe. Zwracam jedynie grzeczną uwagę wszystkim prezesom, zarządowi Ekstraligi, że taka liczba kontuzji może wypaczyć wynik, a bardziej widowisko. Myślę, że to jest dobry moment do rozmowy na temat transferu medycznego. Nie wyobrażam sobie, w jakim składzie mamy jechać do Torunia. Stal najprawdopodobniej przegra to spotkanie. Ta moja złość jest też z tego powodu, że te kontuzje z wyjątkiem Kamila Nowackiego nie powstały na torach ekstraligowych. Transfer medyczny pozwalałby na zakontraktowanie nowego zawodnika. Na szczęście stalowcy już zapewnili sobie udział w fazie play-off. Gdyby okazało się, że właśnie w Toruniu Stal ma walczyć o awans do play-offów, sytuacja byłaby tym bardziej frustrująca. W składzie Gorzowa na mecz z Apatorem znajdą się Bartosz Zmarzlik, Anders Thompson, Rafał Karczmarz oraz Markus Birkemose. Na pozycjach juniorskich, oprócz Kamila Pytlewskiego, prawdopodobnie wróci już do składu Wiktor Jasiński. Innych możliwości Stal nie posiada. Jeśli chodzi o zawodników kontuzjowanych, bardzo możliwe, że i Martin Waculik, i Szymon Woźniak wrócą już na fazę play-off. Słowak na swoim Instagramie udostępnił nawet film, w którym mówi, że niedługo widzimy się na torze. Niepewny wciąż jest powrót na tor Kamila Nowackiego. Życzymy stalowcom powodzenia w Toruniu. Spore zamieszanie wybuchło parę dni temu w Wisztoku. Tamtejsze Wilki podejmowały ekipę kolejarza Opole. W składzie Wilków, na zasadach gościa, miał wystąpić Lukas Finhage. Jednak okazało się, że niemiecki zawodnik nie może jednocześnie występować jako gość i zawodnik U24. Niemcy wyraźnie o tym zapomnieli, a w składzie zamiast Lukasa Finhage szybko pojawiła się nieświadoma niczego Celine Liebmann, której na dodatek nie było nawet na stadionie. Niemka, co zaskakujące, została z tego powodu zalana falą negatywnych i złośliwych komentarzy, na co postanowiła odpowiedzieć. Awizowany skład pojawił się już w środę, nie było w nim mojego nazwiska, więc zobowiązałam się do występu na obiekcie, uwaga, Morwin Kelsdam w sobotę. 13 minut przed rozpoczęciem meczu w Bielsztok powiedziano mi, że nie mam niczego publikować. Kiedy chciałam zobaczyć, jak idzie moim kolegom, to zauważyłam, że w składzie jest moje nazwisko, a ja i mój zespół o tym nie wiedzieliśmy. To nie moja wina, że ktoś inny nie mógł pojechać i został zastąpiony mną, a właściwie moim nazwiskiem. Dobrze poczytać, że niektórzy wiedzą lepiej niż ja i są świetnie poinformowani, a winę zrzucają na mnie. Kolejarz w tym meczu pokonał gospodarzy 39-51. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji jak w Wisztoku nie będzie już dochodziło w polskich ligach. A teraz szybki news, już w najbliższą niedzielę pojawię się w Ostrowie na meczu Arget Malesy z Polonią Bydgoszcz. Jakby ktoś chciał się spotkać, zapraszam. Napiszcie wcześniej przez Instagram. Mimo tego, że sezon trwa w najlepsze, to niektórzy zawodnicy już zaczynają negocjacje z klubami, a kluby już zaczynają ogłaszać nowych zawodników.
Jako pierwsi zrobili to działacze z Częstochowy, którzy poinformowali, że Kacper Woryna zostaje we włóknarzu na sezon 2022. Życzymy Kacper powodzenia i lepszych wyników niż w sezonie obecnym. A skoro jesteśmy w temacie transferów, jak podaje żużlowy przegląd sportowy, Martin Waculik prawdopodobnie podpisze w listopadzie 3-letni kontrakt ze Stalą Gorzów. Oczywiście wciąż nie jest to pewne, gdyż cały czas jest możliwe wprowadzenie KSM, na co nalegają niektóre kluby. Według tego portalu Martin będzie mógł zarobić około 300 tysięcy złotych więcej, co uczyni go jednym z najlepiej zarabiających żużlowców. Martin aktualnie identyfikuje się czwartą średnią w lidze i jeśli utrzyma wysoką formę, może to być jego najlepszy sezon w historii. Czy Wacul faktycznie podpisze długoletnią umowę ze Stalą? Czas pokaże. Jak poinformowała wczoraj Ekstraliga Żużlowa, udało się. Cel na leczenie Nineczka Kropeczka walczy z SMA zrealizowany. Wielkie brawa dla każdej osoby, która dołączyła do akcji. Podziękowania napisali na Twitterze także wujek Niny Paweł Słupski oraz pan Marcin Majewski, który chyba najmocniej angażował się w całą akcję. Mamy to, 4 września Nina zaczyna terapię. Wielkie dzięki dla wszystkich. Brawa dla wszystkich fanów czarnego sportu. Czekamy, by zobaczyć Ninkę w pełni zdrowia. I na koniec skład, jaki powołał trener Rafał Dobrucki na finał drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów do lat 23. W kadrze znaleźli się tacy zawodnicy jak Bartosz Smektała, Dominik Kubera, Jakub Miśkowiak, Gleb Czugunow i Wiktor Lampard. Zawody odbędą się w czeskich Pardubicach, a rywalami Polaków będą Szwedzi, Czesi oraz łączony team Słoweńców i Słowaków. Dwie najlepsze drużyny awansują do finału, w którym czekają reprezentacje Danii oraz Łotwy. Biało-czerwonym orłom życzymy powodzenia. Słońce już zaszło, za morze za jezioro, więc i my kończymy ten odcinek. Jeśli się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wszystkich wspierających do Apostoł 13 Truffel Life i Pawcio, którym ostatnio skończyły się pieniądze na karcie kredytowej, ale mam nadzieję, że kiedyś wróci do naszego kręgu wspierających. Pozdrawiam oczywiście pana i panią Salcie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!